9:40. No, Zyzio jest i Niunia. I pójdziemy teraz. O, i Romeo też jest. I Romeo. Pójdziemy teraz tutaj pod bramę. Zobaczyć, czy czasami jakaś paczka nie przyszła. A poza tym zobaczyć, gdzie jest Felix i Lala. I w ogóle zobaczyć, jak to wygląda. Romeo jak zwykle samochody wącha. Zapachy. A na kołach jest dużo zapachów, dlatego koty i psy lubią wąchać koła, bo koło zbiera zapachy z całego terenu. Tam jest tęcza zapachów. A cieniuńki. A antenka Wi-Fi w górze. A cieniunia. Romeo! Kiciulku, chodź. Pod samochodem łazi. Chodź, Romeo. Chodź, Niuniek. Chodź. Romeo to jest niesamowity kot. W kanale spał niedawno. Teraz na mini osiedlu. W pocianówce. W pokoju. Wszędzie. I nikt go nie zmusza. Sam lubi. No, poleciały tam. Poleciały za palnie. To jest nasza pralnia. Tu jak było wojsko, to była stolarnia. A za Niemców, jak był szpital dla psychicznie i nerwowo chorych, to był taki dla tych osób już szalejących, którym nic nie pomagało, to oni chodzili w takim na dole, a u góry był taki dookoła mogli ci lekarze chodzić, z góry patrzeć i wodą polewać. O, proszę, jak się zjeżdża. Także coś strasznego. No nie było psychotropów. To tak sobie radzili. Polewając zimną wodą albo wiążąc do łóżka ręce i nogi, elektrowstrząsy, a były też takie pomieszczenia, do których się wchodziło przez takie śluzy jak na okrętach podwodnych. Ryglowało się szczelnie. W środku było pomieszczenie wyłożone gumą. Szyby grube, pancerne. Kraty. O, tutaj też kraty, widzicie? Jeszcze pozostały. I wpuszczali takiego szalejącego delikwenta do środka. I on tam szalał, co? Gumowe ściany. Szczelnie wszystko zamknięte. Coś strasznego. Tutaj jak wojsko było i była stolarnia, to tam u góry żołnierze pędzili bimber. A skąd to wiem? Bo przyjechał jeden z żołnierzy odwiedzać. Często przyjeżdżają tutaj.
filmiki oglądają. Tam są moje namiary. Przyjeżdżają, zwiedzają, wprowadzam ich. I opowiadają, jak to było kiedyś. No, tutaj zatkali dziurę z jakiegoś powodu. No, tu jak wojsko było, to tych parkanów nie było. To dopiero jak w 1989 roku zadecydowano, że tu będzie DPS na połowie terenu tego, 8,5 hektara. No to szybko postawiono parkan. Nie wiem, kto to robi, czy to wojsko, czy kto. Ale wygrodzili te 8,5 hektara, na którym teraz jest DPS. Zobaczcie, jak ładnie wykonane. Jakie szerokie okapy. Widzicie, na metr, na metr. Jakie ładne te podtrzymujące, to jakoś ma nazwę. Te krokodylki takie. Nie jest proste. Wszystko to jest takie rzeźbione. Wkładane serce było. Co, Niunia? A wczoraj to była chlapa. A dzisiaj zamarznięte. To kotki nie zapadają się. Tą chlapę, tą breję. No tutaj Miciuryn wykłada jedzenie dla Feliksa i Lali. O, widzicie? Woda, chrupki. Saszetki. Lala, cia, Feliks. Gdzie one są? Albo są gdzieś pod drzewami, albo na ochronie. Lala to się tutaj chowała. Pod tą kują. Zobaczymy, czy jest. Kicia! Lala! Ciemno. Kicia, kicia! Jesteś tu? Nie widzę, żeby się cokolwiek ruszało. Nie. Nie widać. No zobaczymy. Spytamy się ochroniarza. Czy tam nie ma. A, proszę, widzicie? Poszły na jedzenie. O. Się Miciuryn zdziwi. Wyjadają. A co? Zawsze to coś nowego, innego, odmiennego. Zawsze cudzy lepiej smakuje. Zobaczymy tutaj. Tutaj są. No, tam ktoś jedzie. A, to Tadziu chyba. Tadziu śnieg odgarnia.
No, nie za dobrze to się odgarnia, twarde, zmrożone. No, spytamy się o Feliksa i Lalę. Nie ma paczek żadnych. Sobota, niedziela, kurierzy nie jeżdżą. Witam. O, i pan Janek. Jest Feliks? Nie ma, wyszedł. Wyszedł, tak? No, panie Janku, wracaj pan, bo co? Bo tu robota się nie klei. Ja już się odzwyczaiłem. Robota się nie klei, panie. Panie, jak długo robią poszczególne roboty, to aż głowa boli. Malowanie pokoju to miesiąc. Szanują pracę. Nie ma pana Janka i sprawa się rypła. Tak, pan Janek był brygadzistą konserwatorów. Przeszedł na emeryturę, ale jak on był, to ta robota miała tempo. A teraz to się wszystko ciągnie, włóczy. U nas na oddziale pokoje malują. To co tam, pomaluje 2-3 godziny i znika, bo znowu gdzieś jakaś robota. A ludzie się gnieżdżą tam, po 4 osoby w pokoju. Czekają. Feliks! Kicia, Lala! Kicia, kicia! Kiciulki! Nie widać. A dzisiaj jest pan Krzysiu, najlepszy z ochroniarzy. To on pozwala, żeby Feliks wchodził i się ugrzał. Feliks! Jest tu Lala? Czy mi się wydaje? Tak jakby siedziała. A nie to drzewo. A nie, jest. Jest. O, jest tu. Nasza. Nie, to Feliks. Feliks, chodź, kiciulku. Czy Lala? Kicia. Chodź. Chodź, kiciulku. No. Chodź, kicia. O, Jezus Maria. Chodź, kicia. Chodź, kicia. No. O Jezus Maria, jak się do ciebie dostać tu? Co, kicia? A, wyszedł? Gdzie on wyszedł? Nie. Zyzio wyszedł. On chyba tu jest. O, poszedł chyba tam. W tą stronę może. Kicia. Lala, to ty jesteś? Kicia. Kiciulka. Chodź. Chodź, kicia. Lala. Chodź, kicia. Chodź, kicia. Lala. Chodź, kicia. Lala. No proszę, poszła tam. Lala to jest kot leśny. Albo mieszanka kota leśnego. Lala, kicia, chodź kicić. Poszła.
No, schowała się tam. No, to jeżeli Lala jest, a pan Krzysio mówił, że jest Felix. Felix gdzieś powinien być w pobliżu. Zyzio wynalazł ją, wyczuł. I gdzie ten Zyzio poszedł? A tutaj. One tutaj lubią chodzić. I co, kiciulki? Fajnie? Koty lubią spacerować z opiekunem. Szczególnie tam teren, gdzie one same się boją iść. To jak się z nimi idzie, to one zadowolone mogą poznawać, wąchać, odkrywać nowy teren. A już będziesz ptaszki na drzewie łapać? No, a Feliksa żeśmy nie spotkali. Felix gdzieś się schował bardziej w krzaki. No, jakbym tam ponurkował w tych krzakach, to bym go znalazł chyba. W tym żywopłocie. Tutaj personel, o dziwo, to jest chyba jedyny oddział, gdzie personel dba o kotki i jedzenie wystawia. Nie mieszkańcy, tak jak u nas na oddziale, tylko personel. O, widzicie? Miseczki mają wyłożone. A tu co to się stało? Aha, widzicie? Pod ciężarem śniegu i zamarzającego lodu ciężar nie wytrzymało. Zgięło się. No ale to śnieg stopnieje. To ta gałązka wróci do poziomu. Jak zaglądają do okien. Chodźcie, wracamy. Nie będziemy Feliksa szukać. Felix się gdzieś zaszył. A, nie wiem. Na pochyłe drzewo tej koza wskoczy. Zyzio, chodź, kiciulku. Chodź, Niuniuś. Chodź, chodź. Chodź, wracamy. No tutaj mają taras. W ogóle na tych innych oddziałach to mają tarasy. A my nie mamy, chociaż były tarasy, tylko zostały zlikwidowane, jak jeszcze wojsko było. To u góry też mają taras. No, mogą sobie wyjść na taras, fotele, usiąść latem przyjemnie na świeżym powietrzu. Proszę. A, Niunia już tam zagląda do pokoi. Zyzio też. Fotele to jest to. Mięciutkie. No, bym mieszkał tutaj, to kotki miałyby tu radochę. Miałyby tu fotele.
mogłyby sobie tu sypiać, biegać, figlować. Nie, Niunia. Ać, kiciulka. Ać. 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 No idź. Po takim skośnym, zobaczcie, idzie. Idzie po takim skośnym. Spryciara. Chodź, Zyzio, chodź, wracamy. Chodź, kiciulku. Chodź. Chodź, kicia. Chodź. A. Junia nie może przejść. Ajajajajajaj. Chodź, ja cię sadzę, chodź. Chodź, kiciulka. No. No, idziemy, wracamy, chodźcie. Niunia, chodź, kicia. Wracamy. Zobacz, bo Zyzio już poleciał. Wezmę wiaderko ze żwirkiem. Tu w pralni mam cały worek żwirku. Odsypałem sobie. Bo mi brakuje w kuwecie w pokoju. Dadziu to odśnieża. Pracuje za spychacz. U nas Miciurin. A na piątce Tadziu. To tacy etatowi dobrowolni odśnieżacze. No chodźcie, kiciulki. Zajrzymy jeszcze do Pysi Pusi. Pysia Pusia była tam pod tym drzewkiem, pod tują. Ale ją Niunia zaczęła nachodzić. I uciekła. Schowała się do kanału. O, zobaczcie, tu jedzenie dałem. Sucha karma Feliksa. No nie zjadła. Myślałem, że Feliks jej pasuje. Zyzio już zagląda. No i my zajrzymy. Stronę nie ma. Kicia. Pysia Pusia, kicia, kicia. Nie ma chyba jej w kanale. Nie ma. I gdzie tu drzewki wyjechać? Nie ma. To będzie gdzieś tu na zewnątrz. Zaraz zobaczymy. No coś mi zrobił. Już musiałeś rozsypać. Aż ty. Już musiał sprawdzić. Jak szedłem na ten spacer,
to Tysia Pusia była tu pod drzewkiem. A teraz nie widzę jej tu. O, Gacuś przyszedł. Gaculku. No. Tutaj. To tutaj pod tym drzewem była. Nie ma jej. No nie wiem. Gdzieś Pysia Pusia poszła gdzieś indziej. Co Gacuś? Nie wiem, gdzie Pysia Pusia jest. Co? Nie wiesz? Nie? Nie wiesz? Gacuś to jest taki gadający kotek. Nie Gacuś, Kicia? Ty lubisz rozmawiać, nie? Kiciuś, Kiciuś. No. No i tak. No i zrobiliśmy ładne kółko. Romeo jest. Był na początku spaceru. A, Chińczyk przyszedł. I co, Kicia, przyszedłeś tu? Co, z bocianówki tu przyszedłeś? Pospacerować? Niunia jest. Romeo jest. Kapitana Żbika nie ma. Ani rano go nie widziałem. Wczoraj go widziałem. Zje sobie. I co, będziesz siedział znowu skulony na śniegu? Zobaczymy. Może czapla przyleciała. Bo była tutaj czapla. Gdzieś półtorej godziny temu, czy godzinę. To ją zobaczyłem, jak już frunęła nad budynkiem. I próbowałem ją sfilmować. Może trochę ją złapało. A tak to ogród Miciurina. Śpi. Śpi, czeka na wiosnę. Nie, Kicie? Zyzio, nie wchodź, bo się utopisz. Zyzio. Ten będzie już mi konuk chodził. Niunia, nie wchodzisz tam? Zobacz, gdzie Zyzio wszedł. Ojej, to idzie choroba po takim zamarzniętym. Jeszcze się skąpię. Uciekaj tam, bo tam się załamiesz. Tam jest niezamarznięte. Zobacz, Gacuś, gdzie on wszedł. Zyzio się skąpił, będę go musiał ratować. Jeszcze tego mi brakowało. Żebym do wody wpadł. Ja nie jestem mors. Zyzio. Tutaj koty zawsze siedziały w tych krzakach. O, teraz Niunia poszła. Nie wchodź tam! A jak woda była, to niektóre kotki skakały na tą wyspę i tam spały w trawie. No, na takiej wysepce. Mój bratanek, czyli brata, syn,
ten, z którym mam kontakt, jest jedyny, który przyjeżdża, tu odwiedza. Trzy dni temu był też. No, on ma cztery koty. Tam ma jakiegoś takiego rasowego niebieskiego, nie wiem, czy to angielski niebieski, czy jaki. Ma cztery, ale jeden z tych kotów jego to jest taki, że chodzi gdzieś tam do sąsiadów na oczka wodne i łowi ryby i przynosi do domu. Przynosi do domu te rybki. No, on się obawia, żeby czasami kiedyś właściciel nie dorwał i czasami go tam nie ustrzelił albo coś innego. No, jakiś łowca. Ale opowiada, że jak przyniósł tą rybkę, jeszcze żywą, to wziął ją, wpuścił do miski. Chciał zobaczyć, jak on łowi. No to mówi, tak przysiadł. I nagle łapką, szybkim ruchem, pac! I wyrzucił ją z miski na brzeg. Także sprytny. No, kurczę, no nie mogę przejść, no. Znowu. O. Do bocianówki. Z marszlaku jeden. A nie pod nogi. A. Latają. Pod nogami tylko. Mi się kręci. Taki drugi Kleofas. Kleofas u pana Władka. Muszę uważać. No dobra. Zrobiliśmy spacerek. I trzeba będzie iść do pokoju. Starczy.